Witam, pozdrawiam serdecznie. Tak jak wspominałem, nagrałem filmik o moim początkowym bushcrafcie. Dodam, że na początku nie miałem ekwipunku typu jakieś noże, Mola 2000, krzesiwa nawet nie miałem. Nie miałem, miałem tylko pleca, kostkę. Chyba nawet składanej kuchenki nie miałem z Bundeswehry za 5 zł. Pamiętajcie, że nie zawsze drogi sprzęt jest dobry. Jeżeli coś jest tanie, jak się sprawdza, czyli jest dobre. Ogólnie taka moja przygoda z lasem zaczęła się, jak w mojej świętej pamięci babcia jeszcze żyła. Zacząłem chodzić do lasu, tak mi się to spodobało, że do dziś to się ciągnie. Niech się wszystkim darzy dasz ból. Ekwipunek do lasu, myślę, żeby każdy wybierał sobie sam. Ja oczywiście jestem zdania, że no moje początki w bushcrafcie były takie, że nie miałem niczego dosłownie. Jedyne co zabierałem do lasu to jakieś konserwy, widelec. I tak przebiegały moje początki w bushcrafcie. Nie miałem czajnika, nie miałem kuchenki, jakichś wymagających sprzętów. Także no, myślę, że nie warto rezygnować z marzeń, z pasji. Pamiętajcie, żeby dążyć do celu, być zawsze zawziętym, żeby dążyć do tego celu, żeby realizować marzenia, spełniać je. Tak. Przepraszam, przełykałem ślinę. Kurtka, którą mam na sobie, to Helicon Gunfighter, też jej nie miałem. Kupiłem po czasie, chodziłem w zwykłych ciuchach. Znaczy zwykłych, no ja się ubieram na wojskowo, jak zresztą widać. Także chciałem podziękować za wysłuchanie i pozdrawiam Ciebie, Ezmer. I pozdrawiam serdecznie Filipa Cacki, dziękuję.